Na wstępie chciałem bardzo podziękować za ten miły gest przed meczem, bo to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i naprawdę mówię jeszcze raz dziękuję. W imieniu też Damiana i trenera Busia. No mecz taki troszeczkę dla mnie czułem cały czas podczas tego spotkania, że stać nas na więcej, że stać nas na lepszą grę. Niemniej też cały czas i powtarzałem to wcześniej, zespół Jastrzębia ma w swoim składzie sporo zawodników, którzy potrafią utrzymać się przy piłce i pokazali to też w pierwszej połowie, wyprowadzając szczególnie taką bardzo groźną kontrę, która mogła skutkować strzeleniem drugiej bramki dla Jastrzębia. Na pewno by nam wtedy było jeszcze o wiele trudniej, ale też musimy uczciwie przyznać, że te sytuacje, które wypracowaliśmy do przerwy, no powinniśmy zamienić na bramkę przynajmniej jeszcze jedną z tych, które były. Ogólnie myślę, że mecz później, czym dłużej trwał, tym gdzieś tak wyglądało to, że ta bramka w końcu dla nas musi paść. Wydaje mi się, że ten mecz raczej mieliśmy pod kontrolą. Gospodarze nie potrafili stworzyć jakiegoś zagrożenia pod naszą bramką. Końcówka wiadomo, tylko wyrzuty z autu, czy długie piłki, próby. Ale koniec końców uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Dziękuję. No na pewno zacznę od tego, dzień dobry. Zacznę od tego, że no, był to dla mnie wyjątkowy mecz, bo graliśmy przeciwko trenerowi, który ściągał mnie do klubu w Jastrzębiu i tak naprawdę dzięki trenerowi z Kowalczowi tutaj dzisiaj jestem, więc na pewno wyjątkowa sprawa dla mnie. Natomiast co do samego meczu, to mnie zagrała innym ustawieniem niż się spodziewaliśmy. Skorygowaliśmy to w trakcie meczu, bo wyszli trójką stoperów ustawieniem 3-4-3 i mieliśmy problem z sytuacjami, które się kreowały podczas tego meczu, więc nasi skrzydłowi musieli inaczej reagować niż pierwotnie to zakładaliśmy, więc z tym mieliśmy problem. Natomiast szybko zdobyliśmy pierwszą bramkę i po tej bramce nie graliśmy konsekwentnie, nie byliśmy zdyscyplinowani i to był nasz problem, więc potem ta bramka, która wynikła z tego naszego złego zachowania, no po prostu padła, więc na drugą połowę byliśmy z takim nastawieniem, żeby jednak skorygować te rzeczy i to się udało i druga połowa była pod takim taktycznym względem lepsza. Mieliśmy sytuację z ataków szybkich, ponieważ miejsca po wahadłach były zostawione, więc były szanse do tego, żeby z tych sytuacji w pierwszej połowie i w drugiej wyciągnąć więcej. No nie udało się i musimy się skupić na kolejnym meczu i zrobić dobrą analizę, bo i poprawić pewne zachowanie, które dzisiaj było, a które nie powinny występować w meczu. Dziękuję. Może pytanie, co z Mariuszem Pawełkiem? No Mariusz zmagał się z lekkim urazem. Ten uraz się okazał na tyle poważny, że po prostu był nie do dyspozycji dzisiaj, więc zgłosił to Mariusz rano i taka sytuacja. Perspektywy jakie? Czy to jest dłuższa jakaś absencja, czy jeszcze nie wiadomo? Jeszcze nie wiadomo, nie chcę tutaj wchodzić w rolę lekarza.